trener Rombel na początku, jak ustaliliśmy sobie, z kim by trzeba było zagrać, żeby było ciekawie, no to wymieniał Słowenię. No to ma, a z Francją wcale tak źle nie było. Proszę sobie przypomnieć Mistrzostwa Europy w 2016 i nasz mecz z Francją bardzo ciekawie wyglądał, wynik był bardzo ciekawy. Jak powtórzymy, to wychodzimy z grupy z kompletem punktów. Ponad 100 lat czekaliśmy, żeby taką imprezę dostać. To okazuje się, że wcale nie jest takie łatwe. Pierw udało nam się zorganizować Mistrzostwa Europy, teraz mamy Mistrzostwa Świata. Przygotowujemy się do tych mistrzostw już przecież od 2015 roku, bo wtedy była decyzja na kongresie w Soczi, że to my ze Szwedami będziemy te mistrzostwa prowadzili. Czyli wydaje nam się, że jesteśmy przygotowani. Wszystko, co trzeba zrobić, robimy po kolei, nie spiesząc się zanadto, ale przygotowujemy się do mistrzostw i wydaje nam się, że Szwedzi robią podobnie, które będą przez kibiców pamiętane.